Witam wszystkich bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy spowodowali, że ten wieczorek został dzisiaj zorganizowany. Wieczorek pamięci Pani Basi. A właściwie mówiliśmy zawsze Basia, a nie Pani Basia, bo to była... Przepraszam, jak trochę tyłem stoję do rudniczanek. Wieczorek pamięci Basi. A że zasłużyła na ten wieczorek, to nie trzeba nikogo chyba przekonywać. Ponieważ całe życie od 1964 roku, kiedy zespół powstał, poświęciła temu zespołowi. Oczywiście nie tylko zespołowi, poświęciła życie pracy przede wszystkim, wychowaniu swoich dzieci, poświęciła w ogóle rodzinie. I za to wszystko chcemy jej dzisiaj podziękować. Podziękować chcę również w imieniu całego społeczeństwa naszej gminy, ponieważ zespół Rudniczanki pod jej przewodnictwem to, i znowu też pamiętacie, też mówię Rudniczanki, a często też się łapie na tym, czy Rudniczanka, czy Rudniczanki, ale lepiej wychodzi Rudniczanki. Zespół Rudniczanki zawsze towarzyszy nam przy okazji różnych uroczystości, przede wszystkim gminnych oczywiście, ale również uświetnia uroczystości powiatowe, wojewódzkie, a nawet zagraniczne, bo współpracujemy z gminą Landsberg, w której to gminie zespół również występował. Zresztą, proszę Państwa, jak sięgnę pamięcią, a nie muszę daleko sięgać, bo mam tu taki wycinek z gazety, proszę Państwa, z 81 albo 2 roku, kiedy jeszcze Basia kierowała tutaj klubem, czyli pracowała jako sprzedawczyni, a kierowała również zespołem, czyli jak gdyby pełniła dwie role. To już wtedy, jak tutaj przeczytamy, kiedy redaktor Gazety Lubuskiej pisał po wywiadzie z Basią, że ciężko jest pracować, ale ona lubi tą pracę i będzie całe życie poświęcała dla tej pracy i dla tego zespołu. I popatrzcie, 30 lat minęło od tego wywiadu i to wszystko się sprawdziło. Szkoda tylko, że Basi nie ma z nami, ale myślę, że całym życiem i całą pracą udowodniła, że warto pamiętać o niej i warto taki wieczorek zorganizować było i warto jej za to wszystko podziękować. Serdecznie dziękujemy Ci, Basiu.